Witam serdecznie na kanale Moje EDC. Dzisiaj zapraszam Was do recenzji tego oto ciekawego foldera od firmy Ruike, czyli konkretnie modelu P831S-SA. Na początek oczywiście porównanie wielkościowe i zacznę od Sanremo 710, Victorinox 91 mm, model Tinker, Spyderco Delica 4 i na koniec Ontario Rad 1. Patrząc na porównanie, widzicie, że jeśli chodzi o wielkość, o długość przede wszystkim, no to mieści się on pomiędzy Radem a Delicą, więc można śmiało go zakwalifikować do noży średniej wielkości, może średniej większych. Jeśli taka kategoria istnieje, to myślę, że ten model by się tutaj dobrze wpasowywał. Jeszcze na koniec porównanie do innego modelu Ruike, jeden z moich ulubionych folderów, jeśli chodzi o budżetowe noże, czyli Ruike P801. No i tutaj widzicie, że pod względem wielkości są one bardzo, bardzo do siebie zbliżone. Tyle jeśli chodzi o samo porównanie. Teraz pora na plusy i minusy, a oczywiście zacznę od plusów. No i pierwszy z nich to jest wygląd tego noża. Uważam, że naprawdę wygląda on bardzo ciekawie i atrakcyjnie. Poczynając od tego łuku, który jest poprowadzony od końca rękojeści przez całą długość noża aż do czubka. Bardzo fajnie to wygląda, taka jedna spójna linia. Do tego sam kształt główny też moim zdaniem jest atrakcyjny wizualnie, no i też przy okazji bardzo użytkowy. Mam jedno zastrzeżenie do wyglądu, ale to do tego przejdę przy okazji minusów, ale tak ogólnie naprawdę uważam, że ten nóż wygląda bardzo ładnie, elegancko. A tutaj jak gdyby do tego eleganckiego wyglądu na duży tutaj przekłada się to, jak wygląda rękojeść tego noża. Po pierwsze mamy tutaj frezowanie, bardzo ładne frezowanie i na górze i na dole. Po drugie, mimo tego, że te rękojeści są wykonane ze stali, to na pierwszy rzut oka wygląda to również jakby to był tytan, więc to też robi takie wizualne, lepsze wrażenie niż zwykła stal, tak jak na przykład przy tym P801. No tutaj widać, że to jest po prostu kawał stali, tego się nie da ukryć, a tutaj no zdecydowanie lepsze to wykończenie jest i bardzo ciekawie to wygląda, sprawia wrażenie, jakby to był nóż wykonany z tytanu, no ale już sama cena tutaj akurat zdradza, ale to też do ceny przejdę już za chwilę. Więc jeśli chodzi o wygląd, to moim zdaniem ten nóż naprawdę zasługuje na plus, tym bardziej, że jest on moim zdaniem również o wiele ładniejszy wizualnie niż jego pierwowzór, czy też może jego pierwsza wersja, bo dla tych, którzy nie są na tyle zorientowani, Ruike wypuściło na początku, kiedy pojawiła się w ogóle ta firma na rynku, to wypuściła również model P831. Jeśli dobrze pamiętam, to wtedy to było samo S, bez tej końcówki SA. Nóż charakteryzował się tym, ten pierwotny nóż charakteryzował się tym, że miał niebieskie akcenty, tak jak chyba wszystkie Ruike, te pierwsze Ruike, czyli między innymi właśnie tutaj był ten tą pierścień wokół pivota niebieski, klips też tak jak tutaj był niebieski, tutaj mam już pod kolor rękojeści, no i również kołki, właśnie kołek był niebieski, ponieważ tamten nóż, ta pierwsza wersja nie była otwierana poprzez flipper, tylko jedynie poprzez kołek i to kołek, który był tylko z jednej strony. Więc generalnie, jeśli sobie porównacie, no to myślę, że wielu z Was może się ze mną zgodzić, że ta wersja tutaj, którą widzimy, jest zdecydowanie ładniejsza od tej pierwotnej. Kolejny plus to jest jakość wykonania. Jakość wykonania, jeszcze jak to odniesiemy do tego cenę, to naprawdę jest to, no, no mogę powiedzieć tylko wow. Centrowanie idealne, mechanika świetna i zarówno przed moim rozkręcaniem, czyszczeniem, smarowaniem tego noża, jak i też po oczywiście jeszcze nawet udało się to poprawić. Jakość materiałów, jakość tej wykończenia, krawędzie, nic się nie wrzyna, nic tutaj nie sprawia żadnego dyskomfortu, wszystko jest ładnie zaoblone, tak jak powinno być, więc no generalnie naprawdę jakość wykonania stoi tutaj na bardzo wysokim poziomie, zważywszy na to, że i tutaj kolejny plus, cena tego noża to jest 209 zł. 209 zł za coś takiego to jest naprawdę, no moim zdaniem oferta
chyba na ten moment nie do przybicia. Przynajmniej ja nie kojarzę noża, który zrobiłby na mnie aż tak duże, pozytywne wrażenie jakością, wyglądem, materiałami, bo nie mamy tutaj, nie wiem, 8C, 13 MV czy D2, tutaj mamy na główni 14C28N. I ja przypomnę, za 209 zł. Mamy tutaj łożyska i detent ceramiczne. Więc to są naprawdę dobrej jakości materiały, to nie jest jakaś tam taniość, tak? Bierzemy tam pierwsze, co z półki leży. Nie. Tutaj naprawdę jakość materiałów, jakość wykonania, generalnie wszystko przemawia za tym, że ten nóż ze spokojem mógłby kosztować jakieś 100 zł więcej. Ale nie kosztuje. Więc to jest naprawdę duży plus tego modelu od Ruike. Cena. Kolejny plus. Dobre właściwości tnące. Stal, wspomniałem już przed chwilą, 14C, 28N. Dobra, twarda, odporna stal, dobrze znana na rynku, zwłaszcza jeśli chodzi o budżetowe noże, to teraz to jest chyba top of the top, że tak to ładnie określę. Szlif bardzo cienko wyprowadzony i to czuć podczas pracy tym nożem, że on wchodzi w materiały jak w masło, nie ma żadnego problemu. Zresztą widzieliście przy odpakowaniu tego noża, jak mi się przyjemnie nim cięło kartkę, jak robiłem te z ostrości, że aż po prostu chciałem tak sobie pociąć tak na drobne kawałeczki, no ale musiałem kończyć nagranie, bo bez przesady, przecież nie będziecie tego oglądać. Więc naprawdę, jeśli chodzi o właściwości tnące, tutaj również ode mnie bardzo duży plus. Kolejny, ostatni już plus to jest mechanika. Mechanika, o której wspomniałem przy okazji już jakości wykonania, ale też uważam, że zasługuje na dodatkowy, osobny plus. Łożyska ceramiczny detent, tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo dobra, praktycznie samoopadająca głownia, jedynie trzeba trochę tutaj pod koniec potrząsnąć, więc no, klika się tym również przyjemnie, więc za to jak najbardziej plus. To jeśli chodzi o plusy, no i teraz pora na minusy. No i pierwszy z nich to jest ta właściwie jedna z dwóch skaz na estetyce, na wyglądzie tego noża. Ilość oznaczeń na głowni. Naprawdę ja nie wiem, co tam się z tym Ruike dzieje, ale oni od początku, do porównania, od początku musieli po prostu chyba wszystko na tych głowniach drukować, tak żeby wszystko było wiadome. Logo, ok, jest ładne, jest fajne, nie mam żadnego problemu tutaj z tym, ale na drugiej stronie, no tu jest po prostu wszystko. Oznaczenie modelu, nazwa, no nie jest krótka. Tutaj mamy jeszcze jakieś dodatkowe logo, chyba logo Ruike, z tego co kojarzę. Tu mamy jeszcze jakiś kod, nie wiem co to jest, czy to jest kod produktu, czy coś. Stal oczywiście też, pełna nazwa, sandwich, steel. No naprawdę jeszcze tu steel trzeba było dodawać, no jejku, bez przesady. I to samo mieliśmy przy poprzednich, chociaż zobaczcie, tu ten kod jest taki bezsensowny, ale stal z kolei mamy tutaj ładnie ukrytą. Więc kiedyś robili to, wygląda na to trochę lepiej. A tutaj po prostu wszystko wywalone na stali. No dobrze, że ta czcionka nie jest jeszcze większa, bo to już w ogóle byłoby przegięcie. No ale ode mnie za to idzie minus. Za dużo tych oznaczeń niepotrzebnie, można było to pochować. Wyglądałoby to ładnie, estetycznie i zdecydowanie bardziej pasowało do całego kształtu tego noża. Drugi minus, i to też będzie moje zastrzeżenie do wyglądu, to jest to, jak wygląda ten klips. I plus dla niego, że to jest klip deep carry, chociaż noża nam kawałek wystaje, więc to nie jest takie pełne deep carry, ale to jak on jest umiejscowiony, zobaczcie proszę, ja mam wrażenie cały czas, ilekroć spojrzę na to, że on jest tutaj dokręcony na siłę, że to było tak, że nie wiem, usiedli tam w tym Ruike i mówią, kurde, trzeba by tu klips jeszcze domontować, no ale teraz, nie wiem, moda jest na deep carry. Wszyscy chcą deep carry, znaczy większość chce deep carry. No to róbmy deep carry, no ale ten deep carry nie będzie pasował. Lepiej, żeby tu był zwykły taki, o, taki tutaj powiedzmy jedna śrubka, druga śrubka i odtąd idzie klips. Taki jak, mam tu coś, o. O, taki jak tu, o. Pasowałby? Wizualnie na pewno lepiej. Ale nie stwierdzili, no musi być deep carry. No to zrobili deep carry i zrobili taki, że po prostu nie pasuje wizualnie zupełnie. Nie dość, że wystaje tutaj, tu wystaje ponad linię noża, nie wiem kto to w ogóle klepnął, no to nie wygląda to, no. Nie wiem po co do deep carry, skoro i tak ten nóż wystaje,
Można było śmiało zrobić to właśnie tak jak przed chwilą pokazywany Mandu, po prostu klips tradycyjny, który by bardziej pasował. No plus dla nich za to, że dodali tutaj ten haczyk, który i otwór zrobili w rękojeści, dzięki czemu ten klips, mimo tego, że jest przykręcony na jedną śrubę, no to twardo się tutaj trzyma. Ale wizualnie, no zupełnie to nie pasuje. Więc za to niestety idzie minus. To tyle, jeśli chodzi o plusy i minusy. No i teraz kwestia samego podsumowania. Powiem tak, żeby nie przedłużać. Świetny, niedrogi, chociaż wygląda na droższy niż jest w rzeczywistości. Folder, który moim zdaniem warto nabyć, warto mieć w swojej kolekcji, bo jest to elegancki nóż, którego myślę, że przy tej cenie 209 zł nie będziemy w razie czego bali się użyć do jakiejś pracy, do której noża na przykład nie powinniśmy za bardzo używać, ale nie będzie nam tak szkoda, jakbyśmy mieli jakiegoś, nie wiem, jakiś wypasiony folder za, nie wiem, 1500 załóżmy. Tutaj ten nóż wygląda, jakby był nożem właśnie za o wiele większe pieniądze, nie mówię, że za 1500, ale za o wiele większe pieniądze. Świetnie się sprawdza, świetnie tnie, więc jeśli jest jeszcze dostępny w sklepach, no to ja mogę Wam go tylko szczerze polecić, tym bardziej, że za te pieniądze, nawet jak Wam się nie spodoba, to i tak za dużo nie stracicie. Będziecie mogli go sprzedać, niewielka strata, będziecie mogli go komuś podarować. Myślę, że śmiało można ryzykować, tym bardziej, że uważam, że firma Ruike generalnie w moim odczuciu jest bardzo niedocenioną firmą. Oni na tym rynku tych chińskich producentów to nie jest firma, która tłucze, nie wiem, po 5 modeli co miesiąc, zasypuje Instagramy, Facebooki, wszystko z zdjęciami, że o, w tym miesiącu będzie 1, 2, 3, 4, 5, nie, 10 nowych noży. I tak co miesiąc. Oni tego nie robią, oni działają zupełnie inaczej. I to też mi się podoba, bo czasami mam w odczuciu do tych innych producentów jednak przesyt, takie poczucie przesytu, ale jednocześnie mam wrażenie, że są bardzo mocno niedoceniani. Nie ma zbyt wielu recenzji tych noży, nie są one nie leżą jak gdyby w kole zainteresowań wielu influencerów, bo to czasami ciężko nazwać recenzentami, ale właśnie influencerów, czy też recenzentów zachodnich. Więc moim zdaniem jest to bardzo niedoceniana firma. Nie zasługuje na to, więc ja szczerze mogę Wam ten model od Ruike, przypomnę, P831S, myślnik SA, a no i te nazwy też jeszcze można by, ale dobra, to już się czepiam, mogłyby być trochę krótsze, mogę Wam szczerze polecić. Tyle jeśli chodzi o moją recenzję, jak zawsze dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście do usłyszenia.